Siemanko, witam was wszystkich w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak się prezentuje topka najlepszej gildii na Dragonie. Także jeśli wam się to podoba, zostawcie łapę w górę i strzelcie suba, by się wyświetlić w nowym odcinku, tak jak ta lista. A jeśli już macie suba, no to strzelcie dzwona, bo na moim kanale będą się częściej pojawiały odcinki niż zazwyczaj. Także słabo było, gdybyście po prostu jakiś filmik ominęli. A teraz bez przedłużania zapraszam was do oglądania pierwszej gildii w naszym zestawieniu. Jest to gildia Szwab, która przed sekundą jeszcze zajmowała 16 miejsce i ta topka dosłownie się tak zmienia na tym Dragonie, że no nie sposób się tepnąć. Mi się wydaje, że do tak niskiej topki, żeby to było aktualne. Także po prostu zaczniemy od gildii Szwab tutaj. Oni jeszcze przed sekundą mieli 15 miejsce i tak się to prezentuje. W tym momencie na przykład mają 16, także widzicie, to się tak szybko zmienia, że to jest po prostu masakra. Akurat tak się składa, że jest odpalony end, także mogę się nawet założyć, że tutaj większość osób w tym momencie wbija ranking. A w gildii Szwab, słuchajcie, totalne pustki. Jedna osoba, tylko jedna osoba kopie. A w gildii są łącznie 22 osoby, także to jest dość sporowa gildia. Jakby nie było, na topkę 22 osoby to jest bardzo dużo. Mają bardzo w ogóle słabe zabezpieczenia i to wszystko trochę wygląda jak jakieś, słuchajcie, nie wiem, jak jakieś boisko w sumie, jakby to były takie bramki, ale zamiast dwóch są cztery bramki. Tak to troszeczkę mi to wszystko przypomina. Co tu właściwie jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Do czego to służy? Halo? Co jest grane? O co tutaj chodzi? Czy ktoś mi wytłumaczy, o co tutaj chodzi? Giga dziwne, to jest giga dziwne, naprawdę. Nie ogarniam, jakieś, nie wiem, teleport do Narni, tak? To jest coś jak szafa, że się wchodzi z jednej strony do szafy i się wychodzi z drugiej i nagle jest jakaś inna kraina, tak? Chłopaki, tak to miało działać? Tutaj chyba teleportek nie zabrakło w takim razie. A teraz się tepniemy do gildii Kapuś, do 15 miejsca. No, a gildia Kapuś jeszcze jest gorzej przygotowana, tak szczerze mówiąc. Nawet żółwika nie mają dokończonego tego poziomowego. Zobaczcie, tu mają właściwie tylko jeden poziom. Ale w sumie ten jeden poziom chyba zdecydowanie wystarczy. Tak mi się wydaje. O Jezu, to mają zgryfowane. Nie no, co tu się dzieje? Tu w ogóle jaki magazyn śmieszny. Te, ja to muszę zobaczyć. Nie no, kurde, słuchajcie, ja to muszę sprawdzić, co tu jest ciekawego. Są jakieś, dużo emeraldów. I to totalnie jest w ogóle, słuchajcie, niezabezpieczone. To jest po prostu wykopana dziura, wstawione skrzynki i nara, nie? Aż dziwne, że tak to po prostu zostawili na pastwę losu, bo ktoś tu się może po prostu wbić, tym bardziej jeśli mają wszystko rozkopane dookoła. A teraz lecimy do gildii F1 i tak ona wygląda. Tutaj dosłownie nic nie ma. Totalna pustka, tu nawet żółwika nie ma. Halo chłopaki, co się tutaj właściwie dzieje, co? Pierwsza gildia w naszym zestawieniu to chyba miała najlepiej jak na razie zbudowaną gildię. Jesteśmy na 14 miejscu i to nie wygląda za kolorowo. To nawet jest bida w skrzynkach. Jezus Maria, chłopaki, słuchajcie, jak chcecie sobie zrobić zabezpieczenia, to 5 sound farmerów zdecydowanie nie wystarczy. Nie wystarczy. Może to jest jakaś opuszczona gildia, 4 osoby. 4 osoby, ale topka jest. Ale topka jest, to dziwo. Z racji, że nie ma co tutaj oglądać, to się od razu zepniemy do gildii 13 w topce. O, a gildia Lace jak najbardziej. Tutaj pięknie to wygląda. Może nie ma tutaj wybitnie, nie wiadomo ilu zabezpieczeń, ale widzę, że gildia jest przygotowana tutaj na ewentualne wbity. W serduszku, uwaga, sprawdzamy co to jest. Pyk. No, emeraldziki na powiększenie gildii. O, tutaj chłopaki zasuwają. Zasuwają jak nie wiem. Tu w ogóle na jakim patencie gościu to robi? Patrzcie, gościu na sprint tutaj biega. Ej, bez kitu, przecież ja nie wiem, powinny być takie skrypty do kopania, które jeszcze obracają postać i dzięki temu można sprintować w dwie strony, to byłoby super, super wydajne. Nie wiem, dlaczego ktoś jeszcze tego nie wymyślił, na to nie wpadł, ale no, właśnie w tym momencie wam sprzedałem pomysł. Jak macie jakieś takie makra i inne rzeczy, to spróbujcie sobie zrobić tak, żeby wam się też postać obracała. Wiadomo, to nie będzie idealnie zawsze działało, ale w jakiś sposób na pewno może przyspieszać, w sumie mi się wydaje, kopanie. Tutaj na dole właściwie nie ma za bardzo czego oceniać. Ogólnie, co tutaj się rzuca w oczy, no to po prostu te dywaniki. Fajnie one wyglądają od góry. A poza tym za bardzo tutaj nic nie ma, dlatego od razu lecimy do kolejnej gildii, czyli do gildii 12. Vexed. A gildia Vexed tutaj, na środku gildii, ma takie drzewko. No, rzadko kiedy takie rzeczy się w sumie widzi, żeby ktoś sobie drzewko posadził na środku terenu gildii. To jest na pewno ciekawe, co nie? To jest na pewno ciekawe, bo no rzadko kiedy jest tak, że ktoś sobie próbuje tak chociaż troszeczkę tej natury tutaj wrzucić w gildię. Mam wrażenie, że to jest taka jakby niedokończony projekt gildii, która miała mieć potencjał, a zobaczcie, że tutaj nawet nie jest, no nie jest wszystko, nie jest w ogóle nic przygotowane do zabezpieczenia, jedynie ten piach tutaj. Ale w gildii akurat Vexed w serduszku znajduje się dużo itemków wspólnych, także może będą się brali do roboty? No, w tej gildii gra tylko 5 osób, także no nie wiem, czy oni to coś zrobią, ale są niby w topeczce, co nie? To może się nie skupiają na przykład na zabezpieczeniach, tylko na topce, na tym, żeby się utrzymać w topce. To jest jakiś napis, czy to jest gryf po prostu? Nie wiem, co to jest. No, ale jak sam widzicie, gildia to jest za bardzo
O, ej, to jest ciekawe. Ej, to jest ciekawe. To jest akurat bardzo ciekawe. Tego nie zauważyłem wcześniej. Jak to jest wszystko połączone. Zobaczcie. Tutaj się wbija, wchodzi się tędy, później się schodzi w dół. I tu jest kilka takich pomieszczeń, w których można się skitrać, gdyby ktoś ewentualnie nas gonił. No, zobaczcie, to jest jakiś. A, bo to jest bez kitu, już rozumiem. To jest takie podziemne przejście tutaj. To jest. Te tunele, które są tutaj stworzone, są specjalne na potrzebę taką, że jak ktoś będzie chciał zrobić, nie wiem, wykorzystać, mi się wydaje, element zaskoczenia, to zamiast rozkopywać te stołniarki, jakby otwierać wejście do środka, do tego pomieszczenia wielkiego z drzewkarką, to można po prostu sobie wejść dołem, przejść tunelami i od pleców można się komuś wbić. No to jest akurat bardzo ciekawe i to zobaczcie, że to jest w ogóle, aha, to jest zaopsowane, czyli to nie jest zrobione, żeby tu przejść, to jest też piach. No nie jest to przygotowane, to widać jakby to był jakiś projekt takiej porządnej gildii, ale po prostu tego nie dokończyli, nie wiadomo dlaczego. A teraz lecimy do gildii G3J. I tak oto się prezentuje gildia G3J. Akurat to jest dość dziwna gildia, bo tutaj zaraz w żółwiku mają takiego trapa, do którego w sumie sami mogą spadać, bo patrzcie na to. Tutaj się respią, wychodzą, rozkopują kamień i właściwie ktoś może ich tutaj zaraz wrzucić, co nie? No to jest takie średnie, bo tu mogą nawet zginąć od upadku, tak mi się wydaje. Ale tu akurat jest dość ciekawy taki trap, patrzcie. To jest akurat fajne, to mi się podoba. Takie niekonwencjonalne, takie nietypowe, co nie? To jest jakiś ziomeczek, w magazyniku sobie bierze itemki, prawdopodobnie do endu, bo wziął sobie te wiaderka z wodą. No oczywiście, już się tutaj czai i wchodzi do endu. Nie ma co się dziwić, słuchajcie, nie ma co się dziwić. A w ogóle jak już jesteśmy, słuchajcie, przy spawnie, to na tej edycji pojawił się taki ulepszacz postaci, u którego możecie wykonywać misje, za które później będziecie mieli punkty ulepszeń postaci. Działa to w ten sposób, że klikacie sobie na nim prawym albo wpisujecie ewentualnie komendę misję, no i wykonujecie misje, na przykład, które są tutaj. Na przykład, nie wiem, muszę wykopać 111 drewna, idę więc sobie tutaj na spawnika i kopię drewno. Po wykonaniu wszystkich tych misji odblokowujemy sobie punkt i to zawsze się dostaje jeden punkt. Tutaj macie do wykonania 7 misji, tak? Tak, 7 misji macie zawsze do wykonania i dostajecie za te 7 misji jeden punkt. Im macie więcej tych punktów, tym jest ciężej wykonywać kolejne misje, bo po prostu są bardziej wymagające. Ale spokojnie, jeśli nie będziecie widzieli, jak wykonać jakąś misję, no to macie wszystko ładnie, pięknie wytłumaczone. Na przykład, nie wiem, drwali jest napisane, że możecie sobie na warp stołniarki wykopać drewno, więc jak będzie jakiś nowy gracz, który za bardzo nie ogarnia dragona, to będzie zawsze wiedział, że trzeba iść na warp stołniarki, bo tam są generatory drewna. I tutaj na przykład jest rzeźnik świnek, trzeba zabić 15 świnek, no i wiecie, samo kliknięcie w przycisk nic nie da rady, trzeba jeszcze je dobić. I to samo jest napisane na samym dole. Ważne jest, abyś podczas ich spalania się dobił je ostatnim uderzeniem. Więc właściwie tutaj wszystko ładnie, pięknie jest wytłumaczone, więc polecam wam naprawdę przechodzić tę misję, bo można sobie ulepszyć postać. Między innymi jedną z ulepszeń jest takie, że na przykład można mieć cały czas siłę 2, nie trzeba jej kupować pod efekty, albo na przykład można mieć nawet i speeda 2. A oprócz tego, co jest moim zdaniem takie mega OP, to można sobie kupić ulepszenie, dzięki któremu możecie na przykład sobie ulepszyć większą wytrzymałość seta, że na przykład wam się set niszczy o 50% wolniej. Także jest to giga fajna funkcja, którą na pewno trzeba wykorzystać. A teraz zobaczcie, że gildia Lej zbiła się na dziesiąte miejsce w topce, więc od razu się topniemy do gildii LTN, czyli do 9 topki. A tak się oto prezentuje 9 topka. Całkiem nieźle, naprawdę. Widać, że to jeszcze będzie projekt skończony, bo tu mają sand farmerki poustawiane, ale może im czasu zabrakło, może mieli za mało osób. Wow, tu jest jakiś mechanizm fajny. Tej, fajny bajer. Aha, to działa w ten sposób, że jak ktoś tutaj spadnie, to po prostu się pistony zasuną. Fajnie, fajnie. Naprawdę fajny bajer. Bardzo lubię akurat, jak ktoś buduje takie mechanizmy, no bo to jest takie wykorzystywanie potencjału Minecrafta, co nie? To nie jest już jakby, klepa się nie kończy i nie zaczyna na tym, że tylko i wyłącznie trzeba klikać w myszkę i mieć odpalone makro i sobie jeść koksa. Tylko jednak przed walką trzeba coś przygotować, działać zgodnie z jakimś planem, no i dzięki temu można wykorzystać właśnie potencjał Minecrafta, czyli to, że to jest sandbox i tutaj można robić, kurde, wszelkie możliwe trapy. Także ja bardzo lubię takie gildie, które właśnie wykorzystują mechanizmy. Sam kiedyś zresztą budowałem mechanizmy i często zabijałem tak właśnie wrogów na terenie gildii, jak grałem na innych serwerach jako właśnie gracz. O, a tutaj jakieś są itemki wspólne, także spoko. Mi się wydaje, że gildia LTN jeszcze się będzie rozbudowywała. Sprawdzę sobie z ciekawości, tutaj gra osób. 11 osób, także to jest taka gildia, że wiecie, że no w sam raz jest odpowiednia ilość osób do tego, żeby zawojować na serwerze, moim zdaniem. 11 osób to jest jeszcze ekipa, może być zgrana, każdy może się znać, lubić, kurde. I wiecie, i dzięki temu, że nie jest tu jakaś, wiecie, masuwa 100-osobowa, no to każdy będzie grał po prostu, no tak jakby, wiecie, jakby to była naprawdę zgrana
zgrana ekipa, no bo gilia 100-osobowa, no za bardzo nie może być tak samo zgrana jak 11-osobowa, gdzie w 100-osobowej mało kto się pewnie zna. A teraz stepniemy się do gildii Kruk z 8 miejsca. I tak, tak oto wygląda gildia z 7 miejsca. Piękna piramida, naprawdę piękna piramida. Po co właściwie budować sobie jakieś żółwiki poziomowe, skoro można zrobić sobie jedną piramidę, kurde. Tu w ogóle jakie ozdobienie od środka, co jest grane. Oj, oj, to taki lekki grif, tuneliki, można się normalnie przebić tutaj. Patrzcie to, tu jest teren gildii, tu jest teren gildii normalnie. Ktoś chciał, to się może wkopać i jakoś to i wbić nawet, mi się wydaje. Chociaż, o, patrzcie to, tutaj raczej można, nie no raczej nie, raczej tędy nie, bo to jest troszeczkę za niskie, to jest 5 poziom. Tutaj jak gdyby się skopało do zerowego, to raczej by się nie przebyło tyle kratek perełkami, ale no gildia tutaj, Kruk, mogłaby się bardziej postarać. Magazyn jakiś mają jakieś kowadełka, mają jakieś enchanty. To mi bardzo przypomina taką gildię sprzed dawnych lat. A czy to są generatory drewna? Sprawdzę sobie, czy to są generatory drewna. Jestem ciekaw, czy to się zregeneruje. O, regeneruje się! Siemano! Kurde, złapał mnie gość tutaj na gorącym uczynku, bo musiałem vanisha wyłączyć, żeby teraz kopać. Siemano, gościu. Trzymaj, 16 case'ów, panie kolego, proszę bardzo. O, tutaj jeszcze jest ziomeczek, siema, siema. Trzymaj ty też 16 case'ów, proszę bardzo. Trzymajcie, chłopaki. Dobra, pożegnam się z nimi. Shift to jest idealny, słuchajcie, sposób na przywitanie się, na okazanie pokoju i na pożegnanie się. Także uciekamy stąd. No ogólnie taka, słuchajcie, powiem wam tak, może gildia nie jest jakoś tam nie wiadomo jak mocno przygotowana, ale podoba mi się, że to jest taka właśnie gildia sprzed kilku dobrych lat. To jest akurat fajne, że jednak czuć takiego klimatu troszeczkę z tej gildii, mimo tego, że nie jest dokończona. A teraz przeteleportujemy się do gildii LTN. A, my tutaj przez sekundę byliśmy, także oni po prostu wbili sobie wyższą topkę, okej. Czyli co, mamy iść do 6 gildii w topce? Raczej tak, co nie? Także lecimy do gildii Salut. O, a 6 topeczka. No, tutaj solidnie. Solidnie, solidnie, naprawdę. Widać, że są jakieś przygotowania. No, powiem wam szczerze, że fajnie to w ogóle wygląda. Dawno nie widziałem takiej gildii już rozkopanej przez kopacze fosy. Fajnie to wygląda, naprawdę. Kozacko. Co prawda, no, taką rozkopaną gildią narażają się troszeczkę na wbity, bo, wiecie, mogą być przebijani w każdym momencie. Ale jednak, wiecie, lepiej późno niż wcale ogarnąć swoją gildię, co nie? A w środku właściwie nie mają nic za bardzo ciekawego. Ale chociaż, ej, powiem wam szczerze, że fajny pokoik. Info, Salut. Ile to jest osób? 4 osoby. I co, i 4 osoby kopią tylko na 2 stołniarkach? Dobrze rozumiem? To są, słuchajcie, tylko 2 stołniarki, o dziwo. Tak szczerze? Wow, ale mają emeraldów. Ale mają mnóstwo emeraldów. O kurde, to jest wszystko w emeraldach. Skąd oni tyle tego mają? Same emeraldy. Co jest? To jest jakaś fabryka emeraldów, czy co? Ej, powiem szczerze, że to jest totalnie niepozorna gildia. Totalnie niepozorna gildia, naprawdę. Bo ja bym w życiu nie powiedział, że to jest tak bogata gildia, że może mieć tyle emeraldów w takim małym pomieszczeniu jednym, na środku gildii. Gildia Salut, no naprawdę. Tu idealnie się sprawdza powiedzenie, żeby nie oceniać książki po okładce. Dlatego lecimy do miejsca 5, czyli do gildii Sikt, która właśnie się wbiła na to miejsce. O, a gildia Sikt, no słuchajcie, okazuje się, że jest najlepszą gildią na, jak na razie w tym odcinku. Zdecydowanie, gildia Sikt jest najlepszą gildią w tym odcinku. Zobaczcie sami, jest fosa, fajna, malutka, taka wąska, bo wąska, ale jednak jest. Są zabezpieczenia z piachu i to naprawdę ogromne są one, zobaczcie, podwójne w ogóle są to zabezpieczenia piachu. Tutaj akurat są pojedyncze, ale tu jest podwójna ściana piachu. Także no naprawdę się fajnie przygotowali. Żółwik też niczego sobie, zobaczcie to. Jest tutaj dużo stołniarek, dużo pomieszczeń, do których się można ewentualnie skitrać. Można wyjść tędy z boku, można wyjść z przodu. Na dole co prawda nie wygląda to jakoś tam nie wiadomo jak mega kozacko, ale mimo wszystko naprawdę mają ładnie przygotowaną gildię. Jak na razie gildia Sikt zdecydowanie wygrywa pod względem zabezpieczeń gildii. Byliśmy na terenie gildii 5, teraz niestety wbiła tam gildia Baby, także my się udamy na teren gildii 1SI, chociaż już w sumie ją widzieliśmy chyba? Czy nie widzieliśmy? Kojarzę tak gildii, może po prostu wcześniej mi się... O Jezus Mary, nie widzieliśmy jej. Nie ma opcji, nie ma opcji. Wiecie, te wszystkie gildie wyglądają mniej więcej tak samo, więc jak ja się do takiej tepam, to aż ciężko mi po prostu określić, czy ja już ją widziałem, czy nie. Chociaż tak zabezpieczonej gildii, to jeszcze, to jednak nie, to jednak ta gildia przybiła poprzednią, co nie? 25 osób tej łącznie gra. Z czego tylko jedna kopie. To jest bardzo dziwne akurat, że tylko jedna osoba kopie na 25 osób.
Mają oni w ogóle zrobioną taką bazę ze skrzynek, można powiedzieć, taką podłogę ze skrzynek. Tylko nie ma tutaj hopperów, nie wiem dlaczego. Powinny być jakieś hopery, wiecie o co chodzi, żeby to po prostu było łapane, jak ktoś by na awku kopał. No naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie przygotowana gildia. Taka, no, że normalnie nie ma się do czego doczepić. Autentycznie. Jak najbardziej gildia 1SI na plus. Chociaż jak zobaczyłem te wszystkie skrzynki, to normalnie myślałem, że to jest jeden wielki magazyn. I już były takie sytuacje, w których właśnie tak przygotowane, dobrze, fajne gildie, no, miały bez kitu wypełniony magazyn. To są po prostu skrzynki należące do członków gildii, po prostu w ich pokojach. I teraz niby byliśmy na terenie gildii czwartej, 1SI jeszcze było na czwartym miejscu w topce. Także my się do gildii GMG nie będziemy tepali. Gildię Sikt już widzieliśmy, więc udajemy się od razu na teren gildii drugiej w naszym zestawieniu. I tak oto się prezentuje druga gildia w topce na Dragonie. Bez żółwika. Chłopaki po prostu, nie wiem, coś może admin się depnął, kolorek po prostu może wysytował mapę, tu był żółwik wcześniej i zostało takie coś. Figurka z obsydian może została. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, ale... Kurde, no, po drugiej gildii bym się... Nie, 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 słuchajcie, po drugiej gildii w topce bym się nie spodziewał, że ona będzie tak po prostu zmasakrowana, no bo to jest... Tu coś się działo, to była jakaś przebita ewidentnie. Patrzcie, jak to jest pogryfowane, to jakieś bloki porozkopywane są, koblem połatane na szybko, dziury jakieś porobione. Gildia B tutaj ewidentnie pewnie wiele przeszła. Nawet nie mają w sumie serduszka ulepszonego. No co by nie było, jest to ogromny grif. Jest to naprawdę ogromny grif i to powinno być ogarnięte, bo... No, słuchajcie, tędy można się rzucać, wbić, no kurde, iloma? Trzema, czteroma rzucakami i już jest w sumie w pomieszczeniach tutaj. Także, no, chłopakiem to ogarną na waszym miejscu. Zdecydowanie. A teraz lecimy do najlepszej gildii na serwerze, czyli do gildii Tokio. Let's go! No. I to jest najlepsza gildia na Dragonie. Gildia Tokio. Super sprawa, panowie. Jezu, oni mają tu jeszcze żelazne itemy. Co jest? O kurde, jak oni w topce tutaj żyją? Halo, chłopaki, ktoś tu właściwie gra? Poprzeczka gra, poprzeczka gra. Kurde, panie poprzeczka, o co chodzi z twoją gildią, co? Poprzeczka w takim razie co, walczy w tym momencie o topkę? Tak chyba by było, co nie? Jedna osoba online, zobaczcie, że gildia jeszcze jest z itemkami żelaznymi sprzed, kurde, dobrych kilku dni. No, gildia Tokio jest ewidentnie dziwna. Ewidentnie dziwna gildia. No i słuchajcie, dotrwaliście do końca, obejrzeliśmy wszystkie gildie w topce na Dragonie. No, bym się spodziewał w sumie, spodziewałem się czegoś innego, ale wiecie, zawsze były tam niektóre gildie fajnie przygotowane. I to się właśnie liczy, że są osoby, które po prostu dbają o rozwój swojej gildii. A wiadomo, nie każdy w topce będzie miał idealną gildię, bo przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest topka rankingu, a nie topka zabezpieczonych gildii. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę i zostawcie suba z dzwoneczkiem oraz wbijcie do filmu, który wam się już od jakiegoś czasu wyświetla na ekranie. Wbijajcie też na serwer, bo podczas nagrywania tego odcinka jest 2000 osób, także zdecydowanie jest z kim grać i jest co robić na serwerze. No i pamiętajcie o tym wykonywaniu misji, bo dzięki temu możecie mieć naprawdę fajne ulepszenie postaci, możecie zyskać przewagę nad innymi graczami, którzy tego nie robią. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce w nowym odcinku. Yo!